a także do tego, że zacznie się cofać ideologiczne szaleństwo. Ideologiczne szaleństwo, które też nam jest narzucane. To szaleństwo odnoszące się do obyczajów, odnoszące się do relacji między kobietami a mężczyznami, a dokładnie do twierdzenia, że tak naprawdę ani kobiet, ani mężczyzn nie ma. Bo każdy, choćby z siedzących na tej sali, może w każdym momencie stwierdzić, że jest albo kobietą, albo mężczyzną. No może komuś się to podoba. Niech podniesie rękę. Może dlatego, że już mam swoje lata, ale sądzę, że i ci młodzi też uważają jednak, że to jest po prostu bzdura. I to jest objaw szaleństwa. I tych objawów szaleństwa jest dużo więcej. I my chcemy, żeby to się zaczęło cofać. I nie chcemy, żeby to zaczęło panować w Polsce, bo to na Zachodzie już panuje nie tylko poprzez to, co socjologowie nazywają sankcją rozproszoną, czyli nie jakieś kary penalne, nie kary wymierzane przez sądy, tylko kary wymierzane przez środowiska, różnego rodzaju ostracyzmy środowiskowe, jakieś atakowanie ludzi, tylko przez właśnie metody już czysto administracyjne, państwowe, sądowe. Ludzie są karani nawet za to, że wyrokami skazującymi na więzienie, za to, że stwierdzają, że z pary dwóch mężczyzn no, nie może być dzieci. Tak, proszę Państwa. Są takie przypadki. Można powiedzieć na przykład w Anglii, w radiu, w BBC bodajże, w jakimś takim wywiadzie, że no, nie jest pewne, czy dzieci wychowywane w takich parach jednopłciowych mają równie dobre warunki jak w normalnej rodzinie i następnego dnia już mieć wezwanie na policję, bo to jest mowa nienawiści. I zważcie Państwo, że tu jest pewna rzecz bardzo charakterystyczna. Liczą się interesy no, ludzi, których dotknęła pewna odmienność i oczywiście nikt ich nie chce prześladować z tego powodu, a już na pewno nie w Polsce, gdzie takiej tradycji w ogóle nie ma, ale całkowicie nie liczą się interesy dzieci. Dzieci są tu traktowane no tak, jakby były to przy całym moim szacunku i miłości do zwierząt, ale na przykład koty czy psy, no, które służą ludziom i dobrzy ludzie je lubią, czy nawet kochają. Ale to jednak jest coś zupełnie innego niż dzieci. I te interesy dzieci w ogóle tutaj nie są brane pod uwagę. I pamiętajcie Państwo, że jeżeli my te wybory przegramy, to nie tylko będzie ta aborcja na życzenie do 12 tygodnia, chociaż to jest całkowicie sprzeczne z naszą konstytucją, ale będzie i to, bo to jest zawsze tak, że to idzie krok po kroku, krok po kroku i wszędzie tak samo, wszędzie ku coraz większemu szaleństwu. Wszędzie ku temu, co jest charakterystyczne właściwie dla każdej rewolucji, to znaczy nieustanna radykalizacja. I w Polsce już w pewnych małych, na szczęście jeszcze na razie, środowiskach to mamy. Trzeba to powstrzymać, ale żeby to powstrzymać, to trzeba wygrać te wybory.